Witam się z Wami dzisiaj z domu w taki vlogowy sposób. Dzisiaj będzie vlog kulinarny, powiedzmy. Kulinarno-włosowy taki, o, czyli taki typowy właśnie vlog. Pokażę Wam trochę przepisów na pyszne jedzonko, takie keto i low carb. Niskowęglowodanowe, ale zdrowe, z dużą ilością warzyw, właśnie ze zdrowymi dodatkami. No i chcę się Wam pochwalić moją nową znowu pielęgnacją włosów w Katalunie, bo właśnie ostatnio tak się, powiedzmy, zawiązała nasza taka bardziej współpraca z panią właścicielką Kataluny w Wieliczce i trochę tutaj dostałam propozycję takiej pielęgnacji, żeby Wam też pokazać. Słuchajcie, naprawdę super, zobaczycie relacje też właśnie z tego zabiegu, to jest zabieg krioterapii włosów i słuchajcie, wspaniałe preparaty, które właśnie w dużym stopniu oparte o naturę, bo tam jest i woda z lodowców i w ogóle wyciąg z jagód acai czy acai, jak to się mówi, dajcie znać, bo nigdy nie wiem, czy to jest acai czy acai, być może acai i różne fajne składniki, mam tutaj taką właśnie, o, widzicie, taką broszurkę, kryoterapia takim specjalnym urządzeniem, no i mam zrobioną taką pielęgnację i po prostu słuchajcie, włosy są takie niesamowite. Pokażę Wam tam etapy tej pielęgnacji i jak to się robi taką specjalną lampą, która trochę wygląda jak prostownica, ale ze światłem. No i w ogóle mam też fajne produkty, maska śnieżna, no i to są właśnie z tą lodowcową wodą. Butter infused, super nawilżenie i regeneracja włosów i naprawdę, słuchajcie, mam takie włosy teraz i to się powinno utrzymać do miesiąca nawet, ale normalnie piękne są te włosy, są przelśniące, gładziutkie, niesamowite są naprawdę, zobaczycie też zdjęcia, przebitki, ale po prostu serio super i te zobaczycie później, jeszcze w lecie drugi taki zabieg, tylko inny, nie kryoterapię, tylko będzie naturalny zabieg. Zrobię cały filmik o tym, bo też jest to mega interesujące, właśnie takie eko z naturalnych składników i tak dalej. A tymczasem no to jest też mega, więc zobaczycie za chwilkę właśnie jak to tam było robione i zdjęcia efektu. Takiego właśnie super, super odżywienia i nawilżenia włosów. A ja mam puszące włosy i naprawdę teraz są takie gładkie. No i myślę, że to się będzie rzeczywiście utrzymywać, bo włosy są, no po prostu są wow, piękne. No i w czasie trzymania też tych preparatów pani też robi maseczkę na twarz, taką super nawilżającą. Zobaczcie, jaką mam, nie mam makijażu, ale zobaczcie, jaką mam teraz lśniącą, odżywioną skórę, niesamowicie nawilżoną. Wow. Naprawdę, słuchajcie, jest pięknie, jest super. Bardzo, bardzo się cieszę z tej pielęgnacji i Wam bardzo polecam. Jeśli mieszkacie gdzieś w okolicach Wieliczki, Krakowa, to, bo w Krakowie też na Limanowskiego jest właśnie ta Kataluna, to się wybierzcie, albo w Wiśniczu. To się wybierzcie koniecznie na zabieg, na przykład z jakiejś właśnie okazji. Zresztą będę Wam to tam mówić, pokazywać. Zobaczcie. I no jestem przezadowolona. To jest takie fajne. Można sobie sprawić na jakąś swoją okazję specjalną, taki prezent. No, także super, 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 super. W ogóle zawsze się podniecam takimi, wiecie, naturalnymi rzeczami, więc zapraszam Was już na te przebitki fryzjerskie i na przepisy, bo pyszne jedzenie ostatnio sobie robimy, więc jeżeli lubicie takie rzeczy, to zobaczcie, jak zdrowo i fajnie można sobie zjeść, bez węglowodanów nawet, albo z bardzo małą ilością ich, tak żeby być zdrowym, po prostu mieć dużo składników odżywczych, ale także właśnie mieć pyszne jedzenie, nie tak, że musicie się czegoś tam wyrzekać, tylko żeby jeść zdrowo i pysznie jednocześnie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, kochani buziaki, pozdrawiam serdecznie i oczywiście proszę Was też o zasubskrybowanie kanału i polubienie. Moi drodzy, jestem przy Katalunie, znowu na Limanowskiego w Krakowie, no i będę miała zabieg teraz, krioterapia włosów, słuchajcie.
Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać. Zobaczycie na pewno efekty. Mam nadzieję, że będzie super. Teraz widzicie, jak sobie już siedzę przygotowana do zabiegu, do krioterapii włosów. Rozpuszczam włosy, no bo trzeba. No i bardzo byłam ciekawa tego zabiegu. Oczywiście zastanawiałam się, jaki będzie efekt, czy spektakularny. No i powiem Wam, że rzeczywiście wyszło to super. Równocześnie z tym zabiegiem tej krioterapii, która jest takim specjalnym preparatem, aparatem, który zobaczycie za chwilę, robiona. I też używa się specjalnych kosmetyków do tego. No to też robione są, jest maseczka jednocześnie, jak się ten preparat już później wchłania, że tak powiem. Także maseczka też na twarz, żeby od razu twarz też odżywić. I no naprawdę, naprawdę super jest ten zabieg. Powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolona i po prostu wow. Czuję się jak Maria Antonina. Tak, dokładnie. Tak to wygląda, to zamrażalka dla włosów. Ale super. Fajne, nie? Dobrze, pani wygląda jak lodówka. Wygląda jak lodówka, można palca tam włożyć. Nic się nie stanie. Zobacz tam jak. No, jest chłodek, no rzeczywiście, będzie zimno, ale będzie tylko włosom. Tylko włosom, pani nie będzie. Pięknie. Dobrze, za pani. Dziękuję. Widzicie tutaj, jak pani właśnie nakłada ten preparat na włosy, później stosuje tą maszynę, tą końcówkę maszyny, która chłodzi. I jeżeli się robi na wypadanie włosów, no, to wtedy się daje blisko skóry głowy, a tutaj jest normalnie na włosach ta maszyna. Bardzo, no trochę długo to trwało, powiem Wam. Czepek. Teraz będzie maseczka i tak. I teraz idziemy na myjkę, tam też będziemy. Super. Ale za to jaki później będzie. Później będzie efekt nawilżenia i włosów i twarz. Przepiękne. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Katarzyny. Nabrał blasku, prawda? No właśnie, to zupełnie inaczej, jak zupełnie się porządnie wyczyniło. Jak są nawilżone jednak. Wow. I ten olejek sobie pani może stosować, to jest dla pani? Wow, super. To sobie wypróbuję chętnie. Kochani, no jestem już po pielęgnacji włosów, po krioterapii włosów. No powiem Wam, że te włosy są takie piękne po tym. Och, jak ja bym mogła tak dbać na co dzień o włosy. To naprawdę jest niesamowite, słuchajcie. No i powiem Wam, że no, jestem pod mega wrażeniem, bo pani właścicielka właśnie Kataruny jest jedynym chyba, albo no w każdym razie z tego, co wiadomo powszechnie, jedynym chyba salonem, który robi też takie zupełnie naturalne zabiegi na włosy z naturalnych substancji, nawet własnoręcznie zbieranych i tak dalej. Także wow, będę wypróbowywać też w lecie ten zabieg naturalny i Wam opowiem o tym zabiegu, a tymczasem no niesamowite to jest, słuchajcie, nagram Wam też przebitkę, gdzie Wam powiem dokładnie, na czym polega ta krioterapia. Słuchajcie, naprawdę to co tam widzieliście, te przebitki z jakimś komentarzem, to no to jest. To było wszystko bardzo w skrócie, natomiast słuchajcie, chodzi o to, że jest tam woda z lodowców, jagody acai i różne, czy acai, nie pamiętam jak to się wymawia, ale w każdym razie są bardzo fajne substancje, które wnikają do włosa i właśnie te substancje wnikają łatwiej za pomocą tego chłodu, tego zimna i cała ta maszyneria powoduje, że to właśnie tak super wynika, łączy się z włosem i w ogóle jest tak skuteczne. Przy okazji ta cudowna maseczka, no to po prostu algowa, to chyba kolagenowa to była maska,
No tak, super mi zrobiła. Mam bardzo gładką cerę. Widzicie, nie mam teraz już w ogóle makijażu, bo ten makijaż się zmył przez tą maskę i przez to nakładanie tych kosmetyków. Ale patrzcie, jaką mam nawilżoną skórę. Także można sobie zrobić przy okazji właśnie tych włosów, tego odżywienia, dodatkowo maseczkę i się jest jak nowonarodzony, także chyba moim bliskim też zafunduję taką właśnie super regenerację w salonie Kataluna, bo naprawdę jest rewelacja. Jestem pod wrażeniem szczególnie w ogóle tych naturalnych zabiegów i takich możliwości, że teraz można takimi super naturalnymi, skutecznymi zabiegami sobie robić, a nie jakąś chemią masakryczną. Także wow. Bardzo, bardzo fajnie, naprawdę bardzo się cieszę, że to odkryłam i Was namawiam też, jak macie sobie sprawić jakiś prezent na przykład urodzinowy czy na jakąś okazję, to Was zachęcam, odwiedźcie Katalunę i właśnie dajcie sobie coś fajnego, bo to jest naprawdę super, super, super i bardzo fajna osoba, bardzo fajne miejsce, także warto. Włosy są niesamowicie miękkie, bardzo przyjemne w dotyku, takie grubsze, takie bardziej gładkie i wyraźnie czuć tą różnicę właśnie po tej krioterapii i po tym takim wygładzaniu. Ten włos jest taki naprawdę bardzo, bardzo miły w dotyku. Przejdziemy już do części kulinarnej. Dzisiaj chcę Wam pokazać placuszki keto. O, tu się smażą następne. I powiem Wam, że mega zdrowe, to znaczy tak, 5 jajek dałam, 5 jajeczek, ubite oczywiście mikserem, do tego mąkę z utartych migdałów i nawet było trochę orzechów blaskowych w tym i włoskich, ale głównie migdały to były, trochę mąki, po prostu zmielonego siemienia lnianego, czyli bardzo zdrowe. Dałam odrobinkę mleka owsianego, taką dosłownie kroplę. Można dać sobie śmietankę, wtedy jest całkiem już tak 100% prawilne keto. I zobaczcie, jakie puszyste są te placuszki. Są bardziej puszyste niż z mąki, tu jest dużo jajka oczywiście. No po prostu są przepyszne. Smakują trochę tak jakby taki orzechowy omlet w smaku, ale są naprawdę, są trochę takie jak, o, bardzo chrupkie. Jak pachną. Są trochę takie jak bliny może w konsystencji, bardzo piankowe w środku. Zresztą to widać tutaj na patelni, że są takie pianki z nich. No bo ubite jajko, wiadomo, orzechy są lekkie, więc robi się z tego taka. Ja nawet nie ubijałam piany, przepraszam za bałagan, ale nie, w trakcie już jesteśmy bardzo głodni, nie będziemy sprzątać w trakcie, dopiero później. No i na to, słuchajcie, ubita śmietana 30 z ksylitolem, dodatek ksylitolu, żeby nie było cukru w tym. Ksylitolem też nie przesadzajcie, bo żeby sobie tam jelit jakoś nie rozregulować, więc nie można nadmiaru używać. Zmieliliśmy sobie mąkę z migdałów i z orzechów, żeby mieć pod ręką właśnie do tych keto dań. No i do tego będą, patrzcie, truskawki świeże, jak najbardziej na keto. I zrobiłam czekoladę. Teraz zobaczcie gotowe danie. Czekolada jest, oczywiście, kakao naturalne. Wszystko jest keto. Ksylitol, kakao naturalne, śmietanka, troszkę śmietanki 30 i masło. Więc same naturalne rzeczy. Zobaczycie zaraz, jak to będziemy konsumować. No i słuchajcie, to jest nasze dzisiaj niedzielne galowe śniadanie, patrzcie. I które jeszcze daje cynamon. On jest bardzo zdrowy, ale pamiętajcie, kupujcie cejloński albo jakiś z Indii, a nie chiński. Zanieczyszczony. Ale to jest pyszne, słuchajcie. Już próbowałam, ta śmietana, ta czekolada prawdziwa robiona. Truskawki uwielbiam po prostu, patrzcie. Ta-da! Dobre? Panie, mogę Pana sfilmować, Panie? Dramat. Takie pyszne, co? Nie. Po prostu dramat. Wiktor, powiedz prawdę. Popatrz mi w oczy i powiedz prawdę. Masakra. Takie pyszne? Jest. Muszę już jeść, słuchajcie, przykro mi.
Teraz wam pokażę, jak to jem. No, przykro mi, że nie możecie tego spróbować, ale możecie sobie to zrobić. Jest. Pycha. Bye bye. Takie pomysły, drobne pomysły na keto jedzenie. Makrela świeża, smażona w masełku. Warzywa, bo wiecie, jak się ziemniaczków albo makaronu nie je, to dużo zielonych warzyw, na przykład fasolka szparagowa, szparagi zielone, brokuł z masłem, oczywiście, bo dużo tłuszczu. I tu mamy pomidorki z cebulą i z jogurtem. Pyszne, smacznego. Moi drodzy, dzisiaj pizza keto. Spód jest z mozzarelli pomieszanej z jajkiem i odrobiną tej właśnie startej mąki orzechowej, orzechowo-migdałowej. Normalny sos, który zrobiłam oczywiście świeży. Bardzo fajnie się to przypiekło. Najpierw przypiekłam ten spód właśnie, mozzarellę z jajkiem. To się super zrobiło. Teraz sosik i na to będą dodatki. Cebulka będzie, papryczka będzie, warzywka ogólnie. Trochę wam tu pokażę. O! Będzie fajnie, będzie świeżo, damy trochę... Damy rukoli, czy nie? Trochę papryczki takiej. O, fajnie. I teraz możemy dać, o, pieczarki. Ale będzie pyszne. Pizzy dawno nie jadłam, no bo teraz od jakiegoś czasu już jedliśmy to keto. No i wiecie, nie było takiej normalnej pizzy jak jeść. No i teraz trochę cheddara jeszcze pójdzie. Bo trochę tłustego jednak, nie? Bo to wiecie, keto, no to trzeba jeść ten tłuszcz, żeby się najeść, no i żeby mieć z czego tą energię chłonąć. No i dobra, trochę, może trochę tej rukoli rzeczywiście. Rukola z jakimiś liśćmi tak po troszku na wierzch. Trochę zielonego, bez przesady. Nie będziemy tu robić jakiejś nie wiadomo jakiej zieleniny na wierzch. O, tu jest więcej rukoli z tej strony. To nałożymy. O. Bo rukola jakoś tak fajnie do pizzy pasuje. Chociaż ja nie jestem fanką rukoli ogólnie. No i teraz posypię to jeszcze mozzarellą na wierzch. Troszeczkę. Będzie fajnie. Myślę, że będzie fajnie. O Jezu, wypadło mi całe takie, taka naręcz tego. O, tak. A trzeba to już wszystko wsypać, bo tam już dużo nie zostało. A. O, będzie pysznie za to. O. No dobra. No tak, i teraz to trzeba przypiec finalnie, że tak powiem. Nie wiem, czy jeszcze tego sosiku na wierzch trochę nie damy. No, jeszcze poszło tak odrobinę pomidorka, trochę sosu na wierzch i pieczemy. To już takie podpiekanie tylko, bo wiecie, spód jest upieczony, żeby się nie spalił. No, wygląda dobrze i chyba smakuje pysznie. Teraz sprawdzę, jak to pizza. No. Dobra. Bardzo dobra, dużo sera. Powiem wam, że jest smaczna. Jest, no wiadomo, to ciasto nie jest takie jak pizzowe ciasto, ale jest takie trochę pulchne, trochę miękkie. Jakby się może dłużej robiło, to nie wiem, czy by się nie spaliło, ale byłoby może bardziej chrupkie. Warto spróbować. Bardzo serowa, czyli taka pizza właśnie. Cześć kochani. Witam was bardzo serdecznie kolejnego dnia. Dzisiaj będę chciała wam pokazać takie drobne przebiteczki jeszcze z jedzeniem. Te zdrobnienia mnie dobiją kiedyś. Nie mogę się powstrzymać. Wszystko jest takie kochane. No, żarty żartami. Będę robiła takie leczo z... Nie wiem, czy to można nazwać nawet leczem. No, takie... Taką jakby potrawkę warzywną z dodatkiem parówek z piersi indyka, bo dzisiaj taką na promocji dorwałam. Kilka paróweczek tylko, ale będzie dużo warzyw tam. To będzie właśnie w pomidorach, takie typowo takie w stylu leczo, powiedzmy. Dużo oliwy z oliwek, czyli takie zdrowe jedzonko. No zakładam, że te parówki z takiej czystej piersi indyka nie są takie aż złe.
powiedzmy, nie będzie ich też tam jakoś bardzo dużo. No i druga rzecz, kupiłam taką dużą pierś indyka, będę ją piekła, ale chyba dzisiaj nie upiekę, więc nie wiem, czy zdążę Wam ją pokazać. Po prostu będę robić z tego taką pieczeń, która będzie służyła później za, czy na przykład za, żeby sobie zrobić kebaba domowego, takiego bez chemii, wiecie. Czy żeby po prostu sobie to, trochę sobie tego ukroić i zjeść z warzywami po prostu tak, na ciepło czy na zimno. Czyli po prostu taka pieczeń z indyka. No, także będę zaraz Wam robić tu przebitki, jak już pokroję składniki. Mam warzywa, paprykę, mam trochę fasolki żółtej, mam oczywiście cebulę, cukinię, pomidory w puszce, pomidory świeże, mam też brokuła dołożę na końcu trochę. No i po prostu takie proste danie, zupełnie proste. No, tymczasem zmieniam stronę. Moi drodzy, ja używam dużo oliwy z oliwek, tutaj już dolewam teraz. Smażę też na oliwie z oliwek, takiej tej pomarcze. Tutaj użyłam też trochę oleju, bo mam teraz troszkę za mało oliwy. I słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć o tych kebabach, bo nie wiem, czy wiecie, ale te kebaby wołowe, tak zwane kebaby wołowe, czyli takie to mielone mięso wołowe, a czasami nawet mieszane z jakimś innym, to jest mega niefajna trucizna. Będę tu robić w międzyczasie tak zwanym coś. Nie wiem, czy się to uda pogodzić. Słuchajcie, te kebaby wołowe, to takie mielone tak zwane, to jest bardzo niezdrowe. Nie jedzcie tego, jeśli tylko możecie tego uniknąć. Ja się dowiedziałam, co tam się znajduje w tym mięsie kebabowym tak zwanym. Nie mówię o takim kurczaku, piersi kurczaka nabitej na ten kebab i smażonej, to pieczonej. Nie, to nie o tym mowa, tylko właśnie o tych takich mielonych kebab, mięsie mielonym z kebaba nabijanym. Nieważne, czy to jest jagnięcina, czy to jest wołowina. To mięso jest klejone tak zwanym klejem zwierzęcym i tam są bardzo różne rzeczy w tym mięsie, dodatki. Absolutnie nie jest to keto, bo tam część tego składu to są wręcz spore ilości jakichś takich dodatków niemięsnych właśnie. Między innymi nawet czasem sojowych różnych wypełniaczy. Te kleje też nie wiadomo do końca, z czego są. Może tam być też maltodekstryna i różne dziwne składniki, więc naprawdę Wam tego mięsa nie polecam. Lepiej właśnie upiec sobie w domu, czy wołowinę, jeżeli za droga, to nawet jeżeli nie macie nic do świnki, to też ja nie jem. Ale na przykład indyka czy kurczaka pieczonego i sobie z tego zrobić kebaba, dodać przyprawy arabskie, będzie tak samo to smakowało, a będzie dużo, dużo zdrowsze. No ale dobra, już nie truję, tylko przechodzę teraz do gotowania. Tutaj opiekłam paprykę, osmażyłam ją, bo zdejmę trochę jej skórki i ją pokroję. Ten olej troszeczkę, oliwa przeszła tą zapachem papryki, więc będę teraz podsmażać te paróweczki oraz cebulę i cukinię. Później, jak już będzie się to dusiło, to dołożę fasolkę i na samym końcu dołożę brokuła, no i oczywiście pomidory, wiadomo. No, dobra, to się tutaj sobie wysmażyło. Tutaj jeszcze trochę to przysmażę, może mocniejszy ogień, trochę zabrykałam. Troszeczkę jeszcze zrumienię i będę dawać resztę fasolkę i pomidory. Jest papryka już, ta usmażona wcześniej. Cukinia, fasolka. Teraz trochę posolę, poczekam chwilę. I po chwili po prostu leję pomidorki. No i są już pomidory. Aha, już na dałam trochę ksylitolu, bo ja lubię przełamywać smaki, nie lubię, żeby smak był płaski, musi być taki wielowymiarowy, więc i trochę czegoś słodkiego i sól i ostre przyprawy jakieś, będzie pyszne, już pachnie jak lepiej. Tak, i to się fajnie dusi, dodałam jeszcze oprócz wody tego takiej pasty biotomatę pastę, to jest chyba z, wydaje mi się, że to jest z Biedronki, chyba tak. No naprawdę to jest pyszne. Zobaczycie, jak sobie później będę jadła, jak się zrobi gotowe.